Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne 23 zadanie z książki, teraz matura z zestawu 11 z poziomu podstawowego. I zadanie 23 jest bardzo fajne, miłe i przyjemne, bo jest w funkcji kwadratowej i to wcale nie takie straszne, bo dla jakiej wartości współczynnika C, Wy już tego teoretycznie nie robicie, ale poczekajcie dalej. Nasza funkcja kwadratowa ma dokładnie jedno miejsce zerowe. I kluczowe jest to, kiedy funkcja kwadratowa ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Ano ma wtedy, jak delta równa się 0. Czyli ja muszę sobie policzyć deltę i przyrównać ją do 0. Cała filozofia. No to liczmy tą deltę. Oczywiście A jest 1, B jest minus 4, C to jest C. Delta równa się B kwadrat minus 4AC. Czyli nasza delta to jest, tu jest minus 4 do kwadratu, minus czwóreczkę przepisałem, a to była 1, a c to było c. Minus 4 do kwadratu to jest 16, minus 4 razy 1 to jest 4, razy c to jest 4c. I ta nasza delta miała być równa 0, prawda? No to co? Odejmiemy sobie 16, minus 4c równa się minus 16, i podzielimy to przez minus 4, a więc C równa się 4. Po zadaniu. Prawda, że proste? Ale trzeba pamiętać, że jedno rozwiązanie jak delta równa 0, bo wtedy się liczy x0, tak? Jak delta jest dodatnia, to są dwa rozwiązania, bo się liczy x1 i x2. A jak jest ujemna, to nie ma rozwiązań. I tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podoba. Na razie.